zeszłego roku Radio Maryja obchodziło swoje 29. urodziny. W związku z tym rozgłośnia o... Tadeusza Rydzyka zorganizowała uroczyste obchody, w których udział wzięli m.in. czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Problem w tym, że świętowanie odbywało się w czasie obowiązywania pandemicznych obostrzeń. Tłumne obchody urodzin Radia Maryja wzbudziło ogromne kontrowersje. Sprawa została zgłoszona do toruńskiego sanepidu. Ten jednak nie wskazał podstaw do ukarania rozgłośni za łamanie reżimu sanitarnego. Po wyjaśnienia do Ministerstwa Zdrowia wystąpili politycy opozycji. Odpowiedź resortu jest zaskakująca. Pod koniec 2020 roku Radio Maryja zorganizowało uroczyste obchody 29. urodzin rozgłośni. Na uroczystej mszy świętej z okazji 29. urodzin Radia Maryja pojawili się m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, szef MON Mariusz Błaszczak oraz B. minister Antoni Macierewicz. Na zdjęciach i nagraniach z nabożeństwa można dostrzec, że nie wszyscy goście zachowywali zalecane przez sanepid odległości i zasłaniali nos oraz usta. Urodziny rozgłośni zorganizowane w czasie obowiązywania ogólnopolskich restrykcji pandemicznych wywołały ogromny skandal, a sprawa została zgłoszona do powiatowego inspektora sanitarnego w Toruniu. Ten jednak stwierdził, że nie naruszono reżimu sanitarnego i obostrzeń podczas uroczystości, a organizator zapewnił odpowiednie warunki dla wszystkich uczestników. Po wyjaśnienia w tej sprawie wystąpił do Ministerstwa Zdrowia poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski. W swoim piśmie polityk zwraca uwagę m.in. na to, że w czasie przemówień na uroczystości Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak występowali bez maseczek ochronnych. Decyzja sanepidu jest w przekonaniu milionów Polaków skandaliczna i zakłamuje rzeczywistość oraz czyni organizatorów stojących ponad prawem. W sytuacji, kiedy Polkom i Polakom zakazuje się zgromadzeń publicznych, przedsiębiorcom funduje się lot zgodny, Radio Maryja organizuje wielką uroczystość, na którą jest przyzwolenie rządu i sanepidu. To porażający brak poszanowania zasad obowiązujących w czasie pandemii, wskazał w swoim wniosku poseł Gawkowski. Resort zdrowia odpowiedział na zapytanie posła Lewicy, jednak stanowisko przedstawione przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę nie różni się od oświadczenia powiatowego inspektora sanitarnego w Toruniu. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas urodzin Radia Maryja wykonywali funkcjonariusze policji. Z informacji przekazanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy wynika, że żaden z uczestników wydarzenia nie został ukarany mandatem ani upomnieniem za łamanie zasad sanitarnych. Funkcjonariusze pełniący służbę nie odnotowali także żadnych innych naruszeń obostrzeń, przekazał Waldemar Kraska.
Jak podkreślił wiceminister Kraska, liczba wiernych w toruńskiej świątyni w czasie obchodów urodzin Radia Maryja nie przekraczała wyznaczonego limitu 1 os. /15 MKW, a wcześniej została przewietrzona. Przedstawiciel resortu zdrowia wskazał również, że organizatorzy uroczystości zadbali o to, by zachować wszelkie zalecenia reżimu sanitarnego. Wszystkie osoby, z wyjątkiem osób sprawujących kult religijny, miały zasłonięte usta i nos, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas trwania uroczystości zapewnione zostały dozowniki z żelami oraz płynami do dezynfekcji rąk. Dodatkowo świątynia została wywietrzona zarówno przed, jak i po liturgii. Na terenie sanktuarium umieszczono także tablice informujące o obowiązujących obostrzeniach i ograniczeniach sanitarnych, wskazał Waldemar Kraska.